Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Dzisiaj, oczywiście choć Bajerony gdzieś takie są promocje na samym wstępie, ale jestem nieprzypadkowo w sklepie, bo wchodzę do zakładki kombajny. No bo przecież sprzedałem mojego kombajnika, no to trzeba kupić nowy, tak? I kupujemy sobie X9, rura, wzór drugi. A założę sobie ten system kameru, a czemu by nie? Na tablicę też sobie zrobię, bo to jednak wymaga. Może wilczur? Wily? Cyzy? A jest tu zamknięte? Czemu wil? A bo ja... Jak się pisze wilczur? Wilczur. Dobra, damy sobie 1, 2, 3 na przykład. Dobra, okej. Okay. Wzór 1. Europejski styl. Dobra, kup. Za 600 tysięcy. Teraz C. Teraz A. Tego? Czy tego? Tego. System kamer sobie zrzucimy. Kup. Jeszcze fajnie by było sobie konfigurację ogarnąć, ale oni chyba nie mają tych konfiguracji. Poczekaj. Wózki. Czy ja w ogóle mogę założyć na wózek jakiś? Pewnie te największe wózki to będą do tego. C. Jest HDF 50, dobra. Koło zapasowe? Nie, bo po co? Dobra, jest moja laleczka. Palimy bestie. Jedziemy kosić soję. Jest to co? Jaką soję? O, wiem, nie jedziemy kosić. Tak na dobrą sprawę, to nie wiem, czy bym się nie zmieścił w tym. Zaraz sobie ogarnę. Zaraz sobie ogarnę te kamery. Tak z ciekawości. Bo to jest. Młodzik oczywiście na to. Z ModHuba kiedyś. Pobrałem. Ale muszę zobaczyć, jak to działa. Bo mnie to w sumie ciekawi. Bo to może być dość ciekawe. Oczywiście header 15 metrów. Czyli teraz mam 3 rozpiętości headera, bo mam, header o szerokości 18 metrów, 15 metrów i o headerze 13,7 metra. Czyli chodzi mi o... Chodzi mi o New Holland, najmniejszy. Najmniejszy header o New Holland, niestety. Ale to mi nie przeszkadza. Dobra, tu się rozłożę. System kamery, jak to w ogóle działa, ten system kamery? Ale pierwsze... Oczywiście, oj, za. Czemu taki lag? Aha, bo. A. Czy zero widzę teraz? No, Bayern, Bayunia. O jest, fuck, Jun. Łacie chuj. Jak to tak będzie lagować, no to. Lewy shift K. Dobra, tu jest zbiornik. Tu jest steczna. Poważnie to tak laguje? A, to jest teraz kamera na tym. Na header. Dobra. Lecimy dalej. Lewy shift, przepraszam. Ja bym chciał jednak słomę, koledzy. Coś się kręci, ale... Ale nic nie widzę, żeby leciało. Czyli na ta kamera tak nie do końca chyba działa. Dobrze, jak myślałem.
Myślę, że tak fajnie wiecie, będzie z tego widać, no ale. A jak będzie sobie do kabiny? O! Wszystko fajnie, jakby tutaj była ta kamerka. A poczekaj, poczekaj, poczekaj. A to tylko zmień kamerę, dobra. Myślałem, że jest taka opcja, żeby sobie przesadzić. A ja mogę na przykład, czekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Znaczy, czy ja w moim lekcjonie też mogę sobie kamerę założyć? A to tak tylko ciekawostka była bardziej. A jest ten kamer, dobra. Shift-K. O, zobaczymy sobie w sumie jak słoma leci. Też fajna. Fajna rzecz. No i mam jeszcze 100 tysięcy na koncie. Niestety musiałem wziąć kredyt na ten kombajn, bo jednak przeliczyłem się co nieco z dochodami. Ale to tam się nie martwi o to. Akurat to jest najmniejszy problem. Bo wystarczy, że przewinę do listopada i będzie mnie stać, żeby kredyt sobie spłacić, tak? Bez. Co ja mam w ogóle zasiane? Ja chyba. A, soję mam zasiane. Soję i sorgę mam zasiane. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Tutaj oczywiście koszę ten jęczmień pod łąkę. Bo prawdopodobnie ta łąka tam zniknie, co jest. Czy jest lipiec, no to fajnie by było to skosić. He. Troszeczkę ciężko widzę, że ten mój dzień direkt ma. A, zmienię sobie kamerę. A jak to wygląda w zbiorniku? A to tylko tak się podnosi, dobra. Nie, no nie da się tego ruszyć, niestety. O, może taką sobie kamerę ustawię. To jest ciekawe. Nie chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, jak ja będę podjeżdżał do przyczepy. Napieprzałem to motowido. Nie da się tego jak zwolnić? Tak ściekałaś się tylko, ale pewnie nie. Przeniosę się do niej. Uuu, panie. Kontroluję. Ty, ale jaja. Ale kupę słomy wyrąbałem. Teraz zmień kamerę. No bajem. Fajne to. Chciałem to wygląda jakby tam było skoszone. Nie, po prostu. A, nie masz. Tak w sumie ciekawy mod. No, kurde, półtora przejazdu i zbiornik. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kamerze w sumie. Pokaż, jak to wygląda z fajnie z kamerą. Jednak chyba troszeczkę nie trafiłem. Czyli tak to wygląda. Kurde, szkoda, że tego nie widać. Szkoda, że ten system kamer trochę inaczej nie działa. Czyli, że nie widać tych animacji, no ale trudno. Powiem wam, że trochę będę tego jęczmienia kosił. Oczywiście czas o to mi chodziło. Pojadę sobie tędy.
Wpadę sobie tędy. Quase? Dobra, to jest obrukane. Też jest obrukane wszystko, więc... Dobra. Więc teraz trzeba się zająć odcinkiem. 11 minuta. No mówię, ja chcę tylko skosić te pole. Aktualnie. Sprasować je. No i chyba skończyć odcinek, no bo... Co innego mogę tutaj jeszcze raz robić na tym odcinku? Nie wiem, co mogę jeszcze ciekawego. No bo mam jeszcze jedno wielkie pole przed jęczenia. Ale to tam sobie będzie kurtkę kosił, bo chodzi o 15. No ale kiszonka może być świetna w tym kolejnym odcinku. Znaczy, kolejny odcinku, wróć. W kolejnych odcinkach. Przecież teraz nie wiem, czy będę ogarniał kiszonkę, czy nie. Pomyślę. Nie, te ślady, to ugniatanie średniska to w ogóle strzał w dziesiątkę, jeżeli to w ogóle ktoś to wymyślił, nie? Poważnie takiego Żyda byś robił? Czy dlaczego? Bo co, bo krzywo wjechał kombajn? No, ty patrz, no nie wezmę tego. Muszę się przesunąć do cholery. A, bo na 15,6 metr, przecież 15,2, dobra. Oczywiście ktoś, kto ustawił szerokość, to trochę się przeliczył. To jest 15,2, nie 15,6, panowie. Co, teraz będzie normalnie, bro? Tak, 15,2 i teraz normalnie bierze. No, ale to się z zapasem. Dobra, i tak powinno być. Bardzo tematyczna gra tego. Bardzo. Kurde, powiem wam, że trochę tego koszenia jest, niby 15 metrów, ale troszeczkę czasu schodzi, żeby to skosić takie pole. I to nie jest jakieś największe. Dobrze, ja na 15 nie pojechałem, bo... No i dobra, teraz będzie chyba pełno szczepa już. Raczej na pewno. No to fajnie się powie. Tam. A, to jest live, dobra.
Dobra, wysypane, więc grzejemy dalej. Nie wiem, mówię, raz, dwa to skosić, a tamte pole jęczmienia to skoszę poza odcinkiem. A na kolejny śnieg to nie wiem, czy nie ogarnę sobie tutaj może powiększanie tego pola. Jakieś szybkie wapno, siewy, trawy. Myślę, że to będzie ciekawy odcinek, a potem... A potem co? Jeżeli sorgo można we wrześniu kosić, ale nie, no dobra, może musi być, nie będę tego sprawdzał nawet, bo w sierpniu się zrobi, po prostu się zrobi kiszonkę i do tego się dorzuci zbiór sorga i tyle. A tutaj zrobię tak. Rozciągnę trochę tą słomę, dlaczego by nie. Wjadę tu. Ale nawet nie patrzę na to, że trochę sobie tego ugniotłem jęczmienia, ale wyrąbane w to. Czy nie będziemy płakać. Bez przesady. Ten jęczmień na razie dosyć cały i chyba tak zrobię, że cały jęczmień jest dosyć losowalny i będę karmił tym kury i tyle. Jak tam będzie chyba 200 ton, no to te kury pękną w końcu, ale... Ja przynajmniej będę miał na długi, długi czas ten jęczmień. Do tyłu. Albo przyzwonił z takiego Nikolanda, co? Dobra, zrobię tak. I pojadę od strony drzew chyba. Sobie jakoś tu przejadę i nie wiem, pomyślę. Dobra. Zrobisz tak? To tam, że słoma się rośnie, to tam jest w sumie najmniejszy problem. Bo wiadomo, że i tak, jak to się mówi, i tak to prasą ściągnę, bo mam zgrabiarkę w prasie, więc no to się nie martwi. Kurde, no jest poniedziałek, co jaki poniedziałek? Środa, 18 października jest. W piątek raczej będę dusił inne serie, żeby sobie nadrobić. Czyli taką serię będę cisnął pewnie jak... Nie będę ogarniał sobie kolejne odcinki na cały ten, na cały tydzień kolejny już. Czyli Balerun mam zaliczony. Balerę mam zaliczone, to będę się pewnie jeszcze Lengrada, Enkrika nagrać i Flet. Nie wiem, Fletu mam chyba nie. Fleta jeszcze jednego mam. Nie, to teraz na ten piątek jest. Dobra, to jednak nie mam Fleta. Więc zobaczę, jak to wyjdzie. I teraz pytanie, czy ja będę musiał jechać do przyczepy? Pewnie tak. No tak, no bo 13 ton mam. 14 nawet. Za dużo już nie zmieszczę, więc przejadę się po prostu. Bo ten kombajn jest szybki, to się przejadę. Tutaj i tak jeszcze jeden zbiornik da. A kamerę sobie zmienię w sumie. No nie wiem jaką. A mogę wyłączyć tę kamerę? Dobra, mogę wyłączyć. Dobra, wyłączę te kamery na razie, bo po co nie. Dobra, pierwsza pełna, teraz na drugą trzeba zostać. Pierwsze pojadę kombajnem, potem pojadę New Hollandem i na końcu się sobie dosfasuję, bo jest 20 minuta. Więc akurat będzie te 40 odcinka prawdopodobnie. Bo troszkę może zejść z tym.
z tym transportem maszyn. Dobra. Pusto? Pusto. Rurę złożymy, bo czemu by nie? Lecimy i zobaczymy sobie tą rejestrację kultury. Tak to wygląda z przodu. Ale z przodu jest tam, dobra. No powiedz, jak ten wilczur wygląda. Nie chciałem się bronek 5-5-5 wpisać. No bo nie chciałem się klikać tyle. Kurwa. Znaczy, no. Yikes. Profesor. I nawrotka. No i jeszcze ten przejazd taki krótki będzie, więc na spokojnie. To się wszystko da. Pamiętasz? Dobra. Kurde, ile tu już hektar do tego pola skoszone, bo... Już 3 hektary są skoszone. No okej. No to w sumie dość duża ta łąka będzie. Jak na dobrą sprawę. To będzie tych kostek tutaj. Jak będzie siano tutaj w przyszłości, to będzie tych kostek. No ale ta łąka już będzie do końca gry, a tamta będzie zlikwidowana. Bo już to widzę, że tamtą mogę sobie zasieć rzepakiem w sierpniu. Dlatego też sierpień ostatni pokos będzie. Na tamtej łące oczywiście. A tutaj pierwszy będzie w październiku prawdopodobnie. No bo co, ja dopiero w październiku do kuszenia, więc... Więc prawdopodobnie sobie to jakoś połączę, bo jeszcze nie wiem jak. Może sobie przewracanie tutaj zrobię, bo w sumie dawno przewracanie nie robiłem. Ja chyba sobie przewracanie zrobię, bo prasę sobie odpuszczę. Albo prasę sobie na cosplay ustawię, zobaczę, pomyślę. To było coś. Oczywiście, że to było coś. No i dobra. Skoszone? Skoszone. Więc tego pola dało z 3 hektarów. Dało jęczmienia 60 ton? Nie no. Tyle chyba nie, czekaj. Było 30, 50 parę ton dało. Zresztą dobra, jak będę jechał w dniu wolnym, to zobaczę dokładnie. Ale czekaj, tam było 34, tu już jest 20. No to jest 54 ton, tak? 55 ton. 56. 57 ton dało. 57 ton, kurde, z 3 hektarów. No to 19 ton wychodzi z hektara. Jeszcze się wózek nie zapył? A już się zapył, dobra. A jednak się nie zapył, dobra. Ale on się powinien zapiąć za chwilę.
Gdybym jeszcze umiał jeździć i nie nawracać w miejsce koło drzewa, to też by było coś. Panie, czemu? O, dobra, skoczył. Teraz skoczył na pewno, bo było widać, że leżał na ziemi, a... No dobra, trudno. Kosiarka już stoi przygotowana. Mojego drugiego kombaj... Co to był za dźwięk? Nie wiem, co to był za... Nie wiem. Poważnie. Czy to był z gry, czy nie? Czy mam coś w słuchawkach? Takiego nie, bo nic nie widzę. Nie wiem, co to był za dźwięk. Dobra, wyrąbane to. Jadę moim nowym kombajnikiem i tyle się licz. Idziemy prosto, bo tutaj nie ma przejazdu. Tutaj by musiał aż tam daleko, daleko jechać. Wtedy się wracać. Dobra, zaraz wam mapę pokażę, o co mi chodzi. 145 godzin już jest na serwerze. Bym musiał jechać tu. Nie, w sumie nie musiałbym się wracać. Jakbym pojechał tu, to tutaj bym się rozłożył. Super, że zaryłem prosto w lampę. To jest dobry znak. A tak sobie pojadę tutaj, tu pod górkę i tutaj się rozłożę. A dalej sobie New John Deere będzie jeździł. Co bym chciałem? Nie wiem, chciałem powiedzieć. Nie wiem, w sumie. Jak to doszło. No, czekaj, chyba nie. Nie to zmienię. To chciałem zmienić. A, tutaj już trzeba wyciąłem. Znaczy wyciąłem, no usunąłem sobie te drzewa, bo tutaj będzie pole dalej. Ten nas będzie kupiony i tutaj będzie, jak widzisz, 14, tak będzie jakoś pole szło, czy jakoś tak. Ile jęczmienia tu jest? Fajnie. Dwa pole. Ej, tu sąsiad owiec ma jeszcze. Dobra, kombaj sobie rozłożę już. A header sobie tu dalej zostawię. O, patrz, tam jeszcze wózek na dole stoi. Mój jedzie, to jest klasa. Więc dobrze. Ło! Pani! No, chyba nie wróci mi ten header, nie? Nie, na szczęście nie. W sumie jakby ten header wrócił, to ciekawy. Nie powiem, że nie. Dobra, jedno kółko naokoło nich zrobi. Dobra, i gaz w podłogie. Ja obliczyłem 57 ton, no. O 400 kilo nie pomyliłem. No ale powiem, że Nicholas ma już co osiągnąć. 57 ton, 30 minuta. No to będzie 40 minut akurat, bo zanim ja ten zestaw zawiozę tam do góry. Będzie. Oczywiście prawo zwrot. Ewentualnie się tepnę. Żeby też odcinek nie trwał zbyt długo. Pomyślę. Pomyśl o takim obrazie spraw, czy się nie przeteleportować, żeby szybciej było. O, hamuluj, jest 25. No a ja muszę jeszcze obejrzeć, ja muszę budowlanki 20 minut. Nie, to potem się zdąży obejrzeć, dobra.
Dobra, pomyśl, jak to zrobić. Dobra, ja się tak klepnę, bo chcę ten odcinek skończyć dzisiaj. No i w życiu się dzisiaj go nie uda. Tutaj kolor na tym. Tu niech sobie stoi. Prawdopodobnie za daleko pojechałem. 240, 240, dobra. Licznik zresetowany, zresetowany. 20 na godzinę, 20 na godzinę. To będzie i tak dwa razy szybciej przejechane niż kombajnem. A mam do przejechania 2, 4, 6, 7 pokosów. No i ósmy po skosie, tak? I 8 pokosów. Co jest? Już żadnej belki jeszcze nie ma. Dobra, pojadę sobie na tym GPS-ie 18,2 metra i zobaczę, jak to by szło. Nie wiem, czemu ten GPS robi Żyda. Ale nieważne. Sobie najwyżej popracuję trochę za rzędirem. Zobaczę, jak to wyjdzie. Dobra, drugiego pokosu nie łapię, więc to dobrze. Ja też nowego śladu chyba nie robię, chociaż nie robię z przodu, dobra. Nieważne. Więc zrobię tak. Robię tak. A raz sobie najwyżej przejrzę ten film i tyle. Jak się skończy nagrywanie, oczywiście tak. Ale kanału. Zrobię tak. Zrobię tak. Zrobię Google. Word, track. No to ciekawe. Czy dzisiaj był w ogóle jakiś pościg? Dobra, zaraz sobie to przeczytam. Tak jak chyba mówił wczoraj na odcinku, że prawdopodobnie jutro będzie post o tym, że nadchodzi wydarzenie. Ale jest po Bałkanach. No i to faktycznie tak jest. Czy oczywiście Bałkany wyszły już dawno? Bo Bałkany wyszły 19 października. Niby to oglądacie, więc Bałkany już dawno są. A ja w dniu nagrywania tego odcinka dalej czekam. Dalej oczekuję na Bałkany do 18. Dobra. I jak to wygląda z tymi polami w ogóle nowymi? Te co kupiłem. To w ogóle wymaga wapna? Nie, nie wymaga. Tutaj trochę sobie powiększę tylko i tutaj sobie powiększę i tę drogę przeoram. A tutaj, dopóki z pola rodową ciągnąłka, to tutaj chyba na prosto sobie zrobię tak jak jest. Nie będę nic urywał więcej. Tak sobie myślę przynajmniej. I tak to trzeba by zrobić. Dobra, to trzeba trochę więcej urwać. Nawrotka, nawrotka, nawrotka. Musi zostać rozładowany. O proszę. Taki bajerek. A jakbym zrobił tak? Że podjadę sobie do niego. Wysypię go i wrócę na kurs. No, chyba brzmi jak najlepszy plan. Chociaż w sumie nie wiem, czy lepszy plan będzie nie było podjechać ciągnikiem, no ale dobra. Pomyślimy, pomyślimy.
Ale tu będzie w sumie co kosić, tak sobie teraz myślę. Tutaj jak będzie w przyszłości tutaj to wszystko połączone, tu będzie co robić. To tak na dobrą sprawę to w niedalekiej przyszłości. Bo ja to już pewnie za tydzień zobaczę. Może dwa. Zależy jak szybko będę tutaj Bałkany. Kiedy zacząłem o tych Bałkanach gadać do ETS-a i... A za 2 tygodnie tutaj możesz całkiem inny stan mapy wyglądać. Bo ja staram się ładować ile wlezie w tego balerona. Ile siły. I po prostu... Ile mam czasu. Znaczy, no wiadomo, czasu mam dużo, ale... Jak mam jakiś wolny czas, no to staram się nagrać Znowu te Bałkany chcę powiedzieć. Staram się nagrać Baleron. Żeby na zapas było. Najczęściej w piątki sobie ogarniam. Piątek, sobota, te dni takie. Odcinki na cały tydzień. I wtedy dalej sobie cisnę. Choć Baleron. 150 godzin, myślę, że jeszcze 50 godzin. Myślę, że 50 godzin jeszcze, no może nie 50, ale nie wiem co mile, ale może z 80 godzin jeszcze, nie wiem, naprawdę nie wiem, ile jeszcze godzin mi zejdzie tym balerem, żeby go skończyć. Dlatego, jak widzicie, już duże ilości soi ładuję, żeby jak najszybciej kupić mapę i maszyny trochę większe, muszę trochę, teraz muszę siewniki sobie, przede wszystkim muszę teraz siewniki ogarnąć i wały większe, bo z wałowaniem zawsze najdłużej schodzi. No, a ja teraz idę jeszcze szybko doprasować to te trzy pokosy i zwijamy menele. Dobra, tutaj jakoś tak muszę jechać. No i sprasuję to raz, dwa i będę kończył ten odcinek. Wydarzenie ryż powłokane świata ciągle. Ciekawe wydarzenie. Muszę to zaraz poczytać sobie o tym wydarzeniu. Prasowanie to coś pięknego, nie? Szczególnie takimi zestawami. Podbierak szeroki, więc... No, trochę gorzej teraz wyszło, ale to jest takie na... Jak to wygląda? No niestety nowym siewnikiem nie będzie siane tego, bo to będzie już w przyszłym odcinku siane, czyli za... No to prawdopodobnie te odcinki, dopóki nie ma Gearcrux, bo nie wiem kiedy będzie Gearcrux FS19. Jak będzie nagrany, to będzie na YouTube wrzucony i tyle, tak? Bo na razie jest choć balerem poniedziałek i piątek, czyli tak jak było kiedyś. I to jest najlepszy sposób, bo najwięcej tego choćby rano mam. Też wiadomo, jak go nagrywam, więc... Praktycznie co drugi dzień nagrywam go, można powiedzieć. Bo nagrywam go w poniedziałki, w środę. Czasami w piątki, jak jest safe ogarnięty. Znaczy, no safe jest ogarnięty, ale... To zależy od siły, tak naprawdę. Czy ma się siły i chęci, bo jak nie ma się siły i chęci, to... Będzie raz jak nagram sobie ten odcinek. Mi się potem nie chce. Potem po 2 godzinach mi się już nie chce grać farminga. Bo wiadomo, ja zazwyczaj po odcinku staram się od razu ogarniać save'a. Ale kiedy przychodzi taki dzień jak piątek, tak się szybko tak się po prostu szybko sobie ponagrywać. I powrzucać to. Wtedy sobie na spokojnie ogarniać save'y. Coś oglądać na YouTube. Dobra, a ja zrobiłem kostek jeszcze 23. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa. To tyle ode mnie.